Cześć, ja nazywam się Michał Jaworski, a to jest filmik o tym, jak słuchać podcastów na Androidzie. Dzięki aplikacjom ulubione podcasty możesz ściągać na smartfona przez bezpłatne Wi-Fi. Nowe odcinki podcastu mogą pojawiać się na telefonie automatycznie. Możesz słuchać podcastu zawsze i wszędzie, nie tylko przed komputerem. Możesz mieć dostęp do większej ilości podcastów. Przez aplikację możesz ciągle wyszukiwać nowe podcasty. Łatwość i wygoda. Wszystko ściąga się z internetu. Zacznij od uruchomienia aplikacji Google Play. W okienku wyboru wpisz Podcast Addict. Wybierasz pierwszą aplikację i ją instalujesz. Otwórz aplikację. Zaczniemy od skonfigurowania Twojej aplikacji. Wciskasz podcasty i przechodzisz w prawym dolnym rogu do opcji konfiguracja. Najważniejsza część to download. Tu zaznaczasz, czy chcesz, aby nowe odcinki były ściągane automatycznie. Na samym końcu zaznaczasz, gdzie te odcinki mają lądować. Ja proponuję wybrać dodatkową kartę po to, aby nowe odcinki nie zajmowały Twojej pamięci telefonu. Teraz opcja Network. Tu zaznaczasz, czy chcesz, aby odcinki podcastu były ściągane z wykorzystaniem tylko Wi-Fi, czy również z wykorzystaniem sieci komórkowej. Ja proponuję zostawić Wi-Fi only. Teraz przechodzimy do ściągnięcia Twojego pierwszego podcastu. Wciskasz krzyżyk w prawym górnym rogu i na początku pokażę Ci, jak znaleźć podcast, którego nazwę znasz, chociaż kawałek. Wybierasz Search Engine i wpisujesz to, co pamiętasz. Wybierasz opcję Use iTunes Search Engine i wpisujesz to, co pamiętasz. W moim przypadku będzie to podcast Michaela Hyatta. Jest na pierwszej pozycji. Wciskasz Subscribe i wracasz do części podcasty. Wybrany podcast jest już widoczny. Teraz poczekajmy, aby się zaktualizował. Czasem trzeba odświeżyć dwa razy. I mamy nasz podcast. Teraz pokażę Ci, jak znaleźć ciekawe tematyczne podcasty, o których istnieniu jeszcze nie wiesz. Przechodzisz do opcji Dodaj podcast. Mały plusik w prawym górnym rogu i teraz wybierzesz opcję Discover. Ponieważ jest to pierwsze uruchomienie aplikacji, zadaje ona dużo podchwytliwych pytań. Na wszystkie wystarczy odpowiadać OK. W części Discover mamy proponowane podcasty przez aplikację. Możemy je przeglądać. Wybierzmy coś do biegania. Biegam, bo lubię. Przed subskrypcją mogę na niego kliknąć i przeczytać, o czym jest ten podcast. Zaznaczam, bo jestem zainteresowany. Wracam do części podcasty i widzę dwa podcasty, które wcześniej wybrałem. Wszedłem do podcastu Biegam, bo lubię i teraz wybieram odcinek, który chcę ściągnąć na mój telefon. Niech to będzie ten odcinek Waga a bieganie, obalamy mity. Odcinek się ściągnął i teraz mogę przesłuchać mojego pierwszego podcastu. Biegam, bo lubię. Dziękuję panu za telefon, jak ku przestrodze było. Teraz pokażę ci, jak szukać podcastów tematycznych. Wracamy do plusika, który dodaję. Opcja Discover. Wybierzmy teraz część Top Audio, czyli najbardziej popularne polskie podcasty. I zaweźmy kategorię do edukacja. No niewiele się zmieniło, bo te co były, to były w edukacji, więc weźmy teraz może muzykę. O, i mamy tylko podcasty muzyczne. W języku polskim. Dlaczego polskim? Bo taki język wybraliśmy. Teraz pokażę Ci, jak rozszerzyć listę języków. W prawym górnym rogu masz małe i duże A.
I teraz dodamy język angielski. Co się zmieniło? W tej kategorii muzyka pojawiło się dużo więcej podcastów, między innymi anglojęzycznych. Wybieram pierwszy z brzegu jako przykład i wracam do mojej listy zasubskrybowanych podcastów. Mam już 3. Teraz mogę sprawdzić listę podcastów, które ściągnąłem. Playlist jest tylko jeden, bo tylko jeden ściągnąłem. I ten jeden teraz mogę przesłuchać. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Proste, to wszystko. Teraz już biegamy. Tak sobie myślę, że zamiast picia tych kaw, to po prostu trzeba wyjść i Słuchając podcastów, nie obawiaj się o zwiększone zużycie baterii na twoim smartfonie. Przy zaznaczonej opcji pobierania nowych odcinków tylko przez Wi-Fi, wpływ słuchania podcastów na częstotliwość ładowania baterii będzie znikomy. Przy naprawdę intensywnym słuchaniu twoje zużycie energii może wzrosnąć o około 10%. Oczywiście w sytuacjach podbramkowych zawsze możesz mieć ze sobą powerbank. Życzę ci dużo radości i inspiracji podczas słuchania podcastów i do usłyszenia po drugiej stronie mikrofonu.